Kasia Lubońska, która dopiero zadebiutuje w Federacji PEN 15 czerwca. Ciekawi jesteśmy wszyscy tego, jak zawodniczka radzi sobie w konfrontacji z Izabelą Padurek. Wiele osób odsłuchuje apetyt właśnie na tempo jedyne, bo starcia kobiet wywołują zawsze dużo emocji. Spodziewamy się naprawdę ciekawego pojedynku. O tym wszystkim, co miało miejsce w Warszawie, gdy Anika Bękus rozprawiła się z Kamilą Chłopczyk. Apetyt kibiców tylko się zwiększył na starcie kobiet, które są znowu w wodzie w Federacji PEN. Kasia Lomońska ma na swoim koncie aż 6 zwycięskich pojedynków. Dwa pojedynki nie poszły w mojej myśli, ale tutaj jest przekonana, że po studiu dorzuci 7 zwycięstwo do swojego zawodowego rekordu. Zawodniczka, która bardzo efektownie zawsze wchodzi w pojedynki, daje emocje, daje show, czyli to wszystko, co w sportach walki w hamle bardziej. Dokładnie za 21 dni debiut Katarzyny Lubońskiej w klatce PEN podczas gali PEN25 po studiu. Została minutka, Kasiu, także minutka i... Zepnięte, było, widziałem. Kilka kombinacji w stójce, zejście do parteru, czyli to, że Kasia czuje się jak chyba wodzie, śmiało można by tak powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pewnie po raz drugi, widziałem. Dziękuję bardzo.